Cześć i witam Cię w 28. odcinku Freedom Vloga, vloga, w którym mówię o tym, czym jest wolność i jak do niej dążyć. Dzisiaj opowiem Ci o ostatnim z 5 projektów, które wybrałem do inwestowania przez najbliższe 5 do 10 lat niewielkich kwot 50 zł każdego tygodnia. Jeśli nie widziałeś jeszcze poprzednich odcinków, w których omówiłem te pozostałe projekty, zapraszam Cię tutaj. Czym jest i jak działa Uniswap? Czym różnią się giełdy zdecentralizowane od scentralizowanych? Jaki potencjał tkwi w tokenie UNI? O tym w dzisiejszym odcinku. Lecimy! Zacznijmy od tego, że wszystkie informacje, które Ci dziś przekażę, nie stanowią porady inwestycyjnej. To wszystko będą moje subiektywne przemyślenia i odczucia. I jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, zostaw łapę w górę pod tym nagraniem i lecimy z tematem. Uniswap jest kolejnym projektem opartym o blockchain Ethereum, tak jak dwa poprzednie, o których wspominałem w poprzednich odcinkach. I jest to zdecentralizowana giełda kryptowalut, która pozwala na wymianę, czyli z angielskiego swap, Twoich tokenów ERC20, czyli tych również opartych o blockchain Ethereum, bez konieczności istnienia jakiegoś pośrednika, jakiejś centralnej jednostki, jaką może być na przykład firma zarządzająca zwykłą, tradycyjną, scentralizowaną giełdą. Na rynku istnieje bardzo dużo wielkich i godnych zaufania giełd, takich jak Binance, Kraken, Huobi, czy nasza polska giełda Zonda, czyli wcześniej BitBay. Niemniej jednak należy mieć zawsze na uwadze to, że ze względu na tę centralizację za tymi giełdami stoi jakaś firma. Jeżeli ta firma upadnie, co niejednokrotnie w historii się zdarzało, to osoby, które zdeponowały na tej giełdzie swoje środki, mogą utracić je bezpowrotnie. I często te środki ulokowane na tych giełdach dla wielu to były na przykład oszczędności całego życia. Giełdy zdecentralizowane zdecydowanie rozwiązują ten problem. Uniswap jako przedstawiciel tzw. DEX-ów, czyli z angielskiego Decentralized Exchanges, czyli zdecentralizowane giełdy, pozwala na wymianę Twoich tokenów bez konieczności przelewania ich na adresy portfeli należące do giełdy. To czyni je właśnie bezpiecznymi. Cały system polega na tym, że Ty, jako inwestor, możesz przeznaczyć swoje środki na tak zwaną pulę płynnościową, czyli z angielskiego liquidity pool. Kiedy użytkownik giełdy Uniswap chce dokonać wymiany jakichś tokenów, korzysta właśnie z tych środków, które są dostępne w puli płynnościowej. Za każdą transakcję, którą wykonujesz na Uniswap, Uniswap otrzymuje od Ciebie prowizję, która wynosi 0,3% od wykonanej transakcji i ta opłata trafia również do puli płynnościowej. Ani twórcy Uniswap, ani fundusz hedgingowy Paradigm, który jest takim narzędziem, jest takim organem wspierającym rozwój tej giełdy, nie zarabiają tak naprawdę na tej giełdzie absolutnie nic. Osoby udostępniające swoje środki dla puli płynnościowej mogą w dowolnej chwili wypłacić swoje środki powiększone właśnie o te zebrane opłaty prowizyjne, które protokół Uniswap dzieli wprost proporcjonalnie do tego, jaką ilość środków do tej puli dorzuciłeś. Uniswap rozwija się niesamowicie szybko. Od momentu powstania w listopadzie 2018 roku wystarczyły niecałe 2 lata, bo już we wrześniu 2020 roku jako pierwsza zdecentralizowana giełda na świecie Uniswap przekroczył dzienny obrót 1 miliarda dolarów, co uplasowało go wtedy na 3. miejscu pod względem obrotu wszystkich w ogóle giełd, jakie są dostępne na rynku i scentralizowanych, i zdecentralizowanych, co stanowiło niesamowity
sukces. Dziś ten dzienny obrót wynosi około 1,4 miliarda dolarów, więc cały czas wzrasta. I to sprawia, że naprawdę optymistycznie patrzę na dalszy rozwój tej platformy. Uniswap dziś plasuje się na 19 miejscu spośród tysięcy różnych innych kryptowalut pod kątem kapitalizacji rynkowej. Ogólnie na rynku widoczny jest coraz szybszy, coraz bardziej dynamiczny trend przerzucania się z instytucji scentralizowanych na zdecentralizowane. Głównie jest to widoczne właśnie w przypadku giełd. A na tym polu Uniswap ma naprawdę bardzo mocną markę i cały czas wdrażane są kolejne usprawnienia dla tego protokołu, co sprawia, że naprawdę jeżeli ktoś już świadomie poszukuje jakiejś zdecentralizowanej giełdy, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jego wybór jako użytkownika padnie właśnie na Uniswap. Póki co ten trend jest bardzo mały, ale jest i jestem pewien, że w ciągu najbliższych paru lat nabierze on niesamowitego tempa. Dziś giełdy scentralizowane, co prawda, wiodą prym i wynika to zapewne z faktu, że firmy, które za nimi stoją, dysponują ogromnymi budżetami, chociażby na marketing, tak? Więc ich marki są bardziej rozpoznawalne, łatwiej trafić na tego typu giełdę. Mało tego, ogromna ilość ludzi, która już dzisiaj korzysta z giełd scentralizowanych, po prostu ze zwykłego przyzwyczajenia, także poleca swoim znajomym, którzy dopiero wchodzą na ten rynek, także właśnie korzystanie z tych giełd scentralizowanych. Ale jestem pewien, że już niedługo w nadchodzących latach to wszystko się zmieni i zaobserwujemy na własne oczy cały czas wzrastającą dynamikę tego przyrostu liczby użytkowników giełd zdecentralizowanych, a to wynika m.in. z tego faktu, że giełdy takie właśnie jak Uniswap są łatwiejsze w użytkowaniu, nie wymagają rejestracji, ani nie wymagają weryfikacji naszej tożsamości, a to bezpośrednio wynika z faktu tej ich decentralizacji i umieszczenia na blockchainie. Zatem wszystkie niedogodności, jakie mamy związane z korzystaniem z giełd scentralizowanych, są wyeliminowane w giełdach zdecentralizowanych. W kwestii tokena platformy Uniswap, jakim jest Uni, token ten pozwala swoim właścicielom na decydowanie w tematach dalszego rozwoju platformy. Odbywa się to poprzez demokratyczne głosowania. Ty możesz zaproponować jakąś zmianę, jakiś projekt, albo po prostu możesz brać udział w głosowaniach nad projektami zgłaszanymi przez innych użytkowników. Wyobraź sobie, że już dziś możesz być tak naprawdę współwłaścicielem i mieć swój głos w dalszym rozwoju giełdy kryptowalut numer 3 na całym świecie. Moim zdaniem dla wielu inwestorów jest to naprawdę bardzo łakomy kąsek i dlatego popyt na ten token cały czas stabilnie wzrasta. Przejdźmy teraz do wykresu cenowego tokena Uni. Jeśli chodzi właśnie o jego cenę, to tak jak w przypadku wszystkich pozostałych projektów, które omawiałem wcześniej, mamy obecnie do czynienia ze stałymi spadkami. Na Zondzie, czyli dawnym BitBayu, dziś kupisz jedno Uni za nieco powyżej 60 zł. Swoje ATH, czyli najwyższą historyczną wartość, Uni osiągnął na początku maja tego roku na poziomie niemal 180 zł za sztukę. Ja liczę bardzo mocno na to, że cena za jedno Uni nadal będzie spadała w tych najbliższych miesiącach, czy nawet 2-3 latach, z tego względu, że staram się cały czas tę moją uśrednioną cenę zakupu obniżać i obniżać, tak aby osiągnięcie mojego celu, jakim jest 10-krotne powielenie moich środków zainwestowanych, było dużo łatwiejsze do osiągnięcia. Jeśli nie wiesz, o jakim uśrednianiu ceny mówię, to opowiadałem o tym w tym odcinku. Osobiście zatem uważam, że Uniswap jest naprawdę wybitnym projektem, który ma przed sobą naprawdę świetlaną przyszłość, a mimo to już dzisiaj świetnie sobie radzi. Tak on już wyprzedza swoje czasy w wielu względach, a mimo to cały czas naprawdę robotę, którą tam robią programiści, którzy zajmują się tym projektem, jest naprawdę kapitalna. Ja osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń, jakichś takich poważniejszych, co do tego, w jaki sposób ta platforma funkcjonuje. Dlatego właśnie dla mnie osobiście jest to świetna, długoterminowa inwestycja i dlatego zdecydowałem się na dorzucenie platformy Uniswap tokena Uni do swojego portfolio inwestycyjnego. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Jeszcze na koniec taka mała prośba. Jeżeli podobają Ci się te materiały, które dla Ciebie tworzę, zostaw łapkę w górę pod tym nagraniem i zasubskrybuj mój kanał oraz kliknij w ikonę dzwoneczka, tak aby YouTube zawsze mógł Cię poinformować o tym, kiedy na kanale pojawi się nowe nagranie. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to naprawdę
świetne, wielkie wsparcie. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę dzisiaj, trzymaj się ciepło, do zobaczenia za tydzień i pamiętaj, aby zawsze być wolnym.